Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa. Kurier Szczeciński, 27 czerwca 1946 roku, czwartek. Manifest do narodu polskiego. Rodacy. Świat cały patrzy na Polskę, kraj ruin, zgliszcz, kraj śladów walki z wrogiem, kraj wielkiej odbudowy po wojnie. Świat cały. Nasi przyjaciele, a jeszcze bardziej nasi wrogowie, śledzić pilnie będzie przebieg głosowania ludowego, które świadczy, czy niedaremne były cierpienia i ofiary umęczonego narodu i bohaterska walka żołnierza polskiego na wszystkich frontach i na barykadach płonącej Warszawy, i czy naród zjednoczył się we wspólnym wysiłku odbudowy kraju, jak zjednoczył się wczoraj w nieustępliwej walce z wrogiem. Pamiętajmy, że głosowanie odbędzie się w przededniu konferencji pokojowej i że skłócenie nasze czy obojętność staną się w rękach Niemców bronią przeciw nam, bronią nie mniej groźną niż karabiny i armaty. Nie głosować, rzecz warcholska, głosu twego czeka Polska. Plaga myszy polnych zagraża zbiorom. Wobec tego, że akcja tępienia szkodników polnych nie była wskutek wojny już od paru lat na terenie Pomorza Zachodniego przeprowadzana, nadzwyczaj silne w tym sezonie letnim rozmnożenie się myszy polnych bardzo poważnie może obniżyć rezultaty zbiorów, co przy ograniczonych ze znanych przyczyn zasiewach może doprowadzić do dużych niedoborów w plonach jesiennych. Obecnie myszy niszczą nie tylko niezmłócone dotychczas leżące w stogach zboże zebrane w zeszłej jesieni, ale atakują też rosnące obecnie zasiewy zbóż zimowych, a ostatnio i jarych. Zniszczenia w polach dochodzą w niektórych gospodarstwach do 50%, na przykład w gospodarstwie osadnika Rutkowskiego na wsi Świątki, gmina Nowogródek. Wkrótce otrzymamy stałe dowody osobiste. Jak się dowiadujemy, władze państwowe czynią przygotowania do zamiany tzw. kenkart i wszelkich tymczasowych zaświadczeń na stałe dowody osobiste dla obywateli polskich. Prace przygotowawcze są w pełnym toku i należy oczekiwać, że już w miesiącu sierpniu nastąpi wydawanie nowych dowodów. Czesław Piskorski. Poznajmy przeszłość piastowskiego Szczecina. Rejon ujścia Odry zamieszkują ludy słowiańskie już od tysięcy lat. One to w tym dogodnym z geograficznego, handlowego i politycznego punktu widzenia miejscu założyli szereg osiedli, z których najważniejszymi były Arkona na Rugi, Wołyń na wyspie tejże samej nazwy, Kamień i Szczecin. Arkona i Szczecin miały szczególne znaczenie jako miejsce kultu religijnego, Wołyń jako wielki ośrodek handlowy i potężna twierdza morska, a Kamień jako siedziba książąt pomorskich. W piątek wolno sprzedawać ciastka. Na podstawie paragrafu 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 marca 1946 roku w sprawie ograniczenia spożycia wyrobów cukierniczych zezwala się na podawanie i sprzedawanie wyrobów cukierniczych w piątek dnia 28 czerwca 1946 roku. Z tym, że poniedziałek, dzień 1 lipca 1946 roku, objęty będzie zakazem podawania i sprzedawania tychże wyrobów.